Moi drodzy, przez tyle lat grania w Hearts of Iron doszedłem do wniosku, że ja nigdy nie grałem kobietami w hoja. No i tutaj z pomocą przychodzi mi modyfikacja Time Machine USA Spain, w której możemy zagrać kobietami. A jakimi, zaraz się przekonacie. Dojdźmy do wniosku, no, że kobiety nie są zbytnio popularne w hoju, tak? I zbyt dużo kobiet nie gra w hoja, no bo że jakaś dziewczyna gra w hoja, no to znaczy jedno. Ugryzę się w język, ok? Możemy stworzyć nowy rząd, później możemy, moi kochani, pójść w Progressist Ideas, a później w feministyczną rewolucję. Boże, kochany. Powiem tak, feministyczne armie, tylko świat kobiet, robimy to. No i zaczynamy. Tworzymy nowy rząd, jesteśmy rozwaleni, że tak powiem, na pół. No i czekamy teraz, moi drodzy, na wojenkę domową. Mamy tutaj bardzo takie cele jak pomoc kobietom. Zadeklarujmy, że faszyści są brzydcy, tak? O, ale będzie dobra monetyzacja na tym odcinku, coś czuję. O! Pozwólmy ludziom głodować. Stracimy 10 tysięcy manpower, zyskamy fabrykę. Czy to się opłaca? Wydaje mi się, że tak. O, wojna zacznie się za 240 dni. Możemy zmobilizować kraj, ty. I tak dalej, możemy się mobilizować do wojny. No dobra. Okej, udało nam się zmobilizować nowy rząd i teraz robi Progressist Ideas, tak? Czyli, wiecie, takie progresowe pomysły, chyba że to się jakoś inaczej tłumaczy, to możesz napisać w komentarzu. Pablo Iglesias dołączył, Livi Davida Loca w naszej drużynie. I jakby się ktoś pytał, Kamach, czemu masz taki głos? To już tłumaczę, jestem przeziębiony po prostu. No a wiecie, prywaciarz nie odpoczywa, tak? Wujek Łukasz zawsze gotowy do służby, jakkolwiek by to nie brzmiało. O, i teraz idziemy w feministyczną rewolucję, robimy to. Moglibyście chociaż to docenić, widzowie, że chore nagrywam odcinki dla was, żeby był kontencik, jakąś łapką w górę. Nie pogardzę, nie pogardzę. Ty jeszcze tak zareklamuję. Wpadajcie do mnie na fanpage'a, byczki, zostawić lajka, żeby obserwować. Możecie sobie teraz zobaczyć, że trochę kontentu tam postuję, tak samo jak na Twitterze, ale sobie wybierz, co lubisz. Za 25 siły politycznej możemy zadeklarować, że faszyści są brzydcy i dostanę 5 stabilności. Opłaca się. Pomoc kobietom. Płacisz 25 siły, zyskujesz 50. To też się opłaca. Ludzie czy mogą głodować? Mogą. Za fabrykę wojskową mogą. O, Irene Montero. O, Irene. Powiem ci, że zawładnęłabyś tylko nie rewolucją, chyba coś mi się tak wydaje. Ty, ci męscy szowiniści wypowiedzieli mi już wojnę, nie? Ale zdrajcy. No dobra, no to czekamy w takim razie. Mamy 4000 karabinów, moi drodzy. Zrobimy sobie troszeczkę dywizji dodatkowych. No i tutaj będziemy oczywiście robić dalej cele, tak? Wiecie, jaki tu cel widziałem? O mój Boże, chłopiec, patrz na to. Jest, dobra, minus 5 gutsów, bo to się nazywa socjalistyczna ekonomia. To powinno być w drugą stronę. Czyli powinien być cel inflacja, minus plus 50 tysięcy gutsów, że nie możesz nic zbudować ani nic zrobić. No, no co ty gadasz? Lewicowcy mają dobry plan na gospodarkę. Myślę, że powinniśmy się tutaj utrzymać, jakkolwiek. Powinno nam chyba wyjść, tak? Ty, wiecie co, może to będzie głupie, ale spróbujemy zrobić tak. Wiesz, o co chodzi? Spróbujemy tak wjechać. Właśnie o to chodzi. Tak jest, kolego. Świetnie. Teraz powinniśmy zniszczyć tutaj tych faszystowskich mężczyzn, prawda? Tych, wiecie, urągaczy damskiej dumy. No i świetnie. Pierwsze okrążonko padło. Wszystko zdobyte. Dodatkowe jednostki proszę bardzo wystawić. Benz. Świetnie, boostujemy sobie gospodarkę. Kurde, ile tutaj jest bonusów, jasny gwin. Postaramy się pójść po jeszcze większe okrążenia. Może nam się to uda. Jakimś cudem, zaraz zobaczymy. Tutaj mnie atakują cały czas, więc wyślę sobie tutaj jednostki oczywiście do wsparcia. Ty, czemu tu zaatakowałeś? Ty, dlaczego ja Madryt straciłem? Co jest, Andrzej? Zaczynasz mi się nie podobać, nie? O, wychodzą z okrążenia, ale fajnie. Nie ma problemu. Ty, dobre to jest. Tak możemy grać, zobaczcie. Ty, dobrze to wygląda. Ja nie wiem, czym się Hiszpanie w wolnej chwili zajmują, ale... O, socjalistyczna gospodarka, oczywiście, że tak, ale będą fajne boosty. Boże, żeby tylko udało nam się pokonać kawalerię mojego przeciwnika. Daj mi taką siłę. Spróbujemy się tutaj przebić na północ i będziemy prowadzić później rewolucję, więc może być jeszcze ciekawiej. Okej, dobra, znowu pokonali. Nie no, komuchy to... Tutaj widać, że rządzimy, z tego co mogę zauważyć. Cały czas Hiszpanie przed nami uciekają, nie? O, ty, udało mi się to okrążyć. Świetnie. Chyba będzie okej, coś mi się tak wydaje. A na eneba.com 3% taniej z kodem KRL. Teraz, moi drodzy, spróbujemy przeciąć Hiszpanów na pół. Oczywiście w żartach, tylko w grze internetowej, tak? Ojojoj, tu będzie zmiażdżenie. Nasze dywizje sobie super poradzą. Jedź, Andrzej. Ostatnie prowincje. Mamy to. Dobra, teraz z tego co widzę, można forsatak odpalić i po prostu ruszyć na nich. Bo widzę, że są mega połamani, więc... Aha, to będzie raczej koniec. I na Bilbao, moi drodzy. Czy to będzie koniec wojny, jeżeli tam dojadę? Czy to będzie to? Jeszcze nie. Kurde, dlaczego wy się jeszcze bronicie? Kto wam pozwolił? Dobra, idziemy dalej robić decyzję, bo tutaj potrzeba fabryk, moi drodzy, właśnie o to chodzi. No i super, kapitulacja. Nawet się nie spodziewałem, że oni tak szybko upadną, nie? Dobra, są nasi, super. Moi drodzy, czas zacząć odbudowę tego raju. Czas zacząć odbudowę raju, moi drodzy. Świetnie.
zostaje zbudowany raj. Oczywiście muszą być same kobiety, które będą dowodziły tutaj armiami, tak? Czyli ta pani, bo ma oczywiście Aggressive Assaulter i... O, jeszcze drugą kobietę trzeba tu do wojska dać. O, tutaj pani ma perk piechoty. A tutaj pani jest, która na przykład nie ma perku piechoty, ale dwóch mężczyzn ma perk piechoty, ale i tak wybiorę tą panią, mimo że się nie nadaje do tej funkcji, to i tak ją wezmę, bo jest kobietą. Nie no, żartowałem, wezmę tą z perkiem. Dobra, i teraz bardzo ważne jest to, żebym szedł tutaj, ale... Moje kochane dziubaski. Boże, jak ja wam słodzę. Nie no, ja muszę do was ostrzej podchodzić, nie? Jakoś was wyzywać czy coś, bo nie da się. Nie mogę być aż taki słodki, ale muszę po prostu oszczędzać siłę polityczną. Wiecie dlaczego? Bo później będę mógł za tą siłę polityczną boostować popularność komunizmu na całym świecie. I będziemy boostować go dosłownie wszędzie. Zrobimy taki młyn, że zobaczycie, co tu się wydarzy. Ja powiem tak. Przepiękny demagog, brakuje mi go w hoju. Chłop drukuje pieniądze. Gucy 10% na minus. Wybierzemy sobie jeszcze tutaj jakichś gości. O, proszę bardzo, Political Support plus 15. Jedziemy. Template, którego będę używał całą rozgrywkę, to będzie ten. La Revolutiana Womana. Pozdro dla kumatych. No bo mam jakąś śmieszną frakcję mogę zrobić, ale naszymi przyjaciółmi jest oczywiście Związek Radziecki. Później go oczywiście wykorzystamy, ale na razie udawajmy kolegów. A, bo to widziałem też żarty w komentarzach, że nareszcie zdiagnozowali u ciebie dwubiegunowość. Panowie, ja jestem chory na grypę, że tak powiem, tak? To nie jest choroba psychiczna, po prostu mam kaszel i katar. I to wszystko. To nie ma nic wspólnego z dwubiegunowością, widzowie. Nie manipulujcie faktami. O, najlepsze się skończyło robić z tymi przewrotami teraz. Zaraz będziemy zaczynać zabawę. War Support i Justify Wall Gold Time, dawaj. I teraz możemy zacząć zabawę. Zobacz. Przewrót. Dato Francji 20% popularności komunistów i plus 10 daily komunist support. I oni dostają duch, moi drodzy. No nie wiem, gdzie ten duch narodowy teraz jest. Ty, Francji nie rośnie komuna. A, bo im się to chyba zrobi dopiero jak tutaj dojdzie ten pasek do końca. No to my oszczędzamy siłę polityczną, żeby zrobić full komunistów z Francuzów, nie? Takich 100%owych. Zobaczymy, czy uda nam się to osiągnąć. Ty, jakaś rewolucja jest w Nicaragua. Co? Nicaraguj. O mój Boże. Joachim Jonges Umberto. Czajcie to? Kim Jong-un w przebraniu. Nie, no to jest piękne. Widzowie, chcecie odcinek z Kim Jong-una w przebraniu? Dajcie jakieś lajki, dajcie, napiszcie w komentarzach dla typu, nie wiem, zrób Łukasz. Zrób Łukasz, ale powiedz Kałachowi, żeby nie zapomniał. Kappa. Dobra, kolejna decyzja. Boom. I znowu Francuzi muszą się stać bardziej komunistyczni. Ty, rzeczywiście, ciśniemy z tym. Dwa razy wsparłem komunę we Francji. To teraz jak jest 40, to powinno być 60% komunizmu tutaj, nie? Ja pierdzielę, zobaczymy, jakby Francja dołączyła do Kominternu, to by było piękne życie. Ty, właśnie, Portugalia, chciałbym z tobą porozmawiać, wiesz? Bo my mamy bardzo dużo wspólnego. Nawet nie wiesz, jak bardzo dużo wspólnego mamy. A, właśnie, bo wiem, że jakiś ekspert zaraz się znajdzie z komentarzy. To tak, obiecałem drogę Bidena, ale nie chcieliście tej drogi Bidena. Więc zastanawiam się, czy by nie wybrać tutaj na przykład jakichś innych dróg, typu, nie wiem, ja pierdzielę, Antifa, nie? Czaisz to? Żeby iść w Antifę. Nie no, amerykańska Antifa to jest, myślę, że coś wspaniałego. Wojna przeciwko faszyzmowi, dołączmy do Sowietu. Boże, jak macie jakąś ciekawą drogę z USA jeszcze, jakbyście chcieli zobaczyć, walcie w komentarze, chętnie się pobawię w tej grze dla was, nie? Ty, Francuzi mają od cholery komunistów w rządzie, jeszcze rośnie im poparcie. Dobra, może się zmienią na komunę, ale w 40 mają elekcje, to trochę lipa. Ty, a Niemcy? Ty, Niemcy elekcji nie mają. Ty, dawaj Niemców, boostujemy w komunę. Ty, zdążymy? Może zdążymy. I cyk, moi drodzy, znowu boostujemy komunizm, tym razem w Niemczech. Weźmy sobie jeszcze zboostujmy powoli komunizm w Stanach Zjednoczonych. Ty, nie mogę tego robić. Szkoda. O, Portugalia, chcielibyśmy porozmawiać? Właśnie o tym mówię. Tak to jest właśnie, jak kobiety dochodzą do władzy. Szybkie zwycięstwa, bardzo ostra polityka, lud tylko zyskuje, a nie traci i chciałbym po prostu, żeby w Polsce rządziły kobiety, nie? Wydaje mi się, że podniosłyby nas ekonomicznie i tak dalej. Kappa. Ej, gościu, bo to miał być totalny prank, a wyszło, moi drodzy, co innego z tego, nie? Bo tutaj widzę, że Niemcy to... Jezus, fejto w Czechosłowie. Zobaczcie, co tu się wydarzyło w Niemczech. To miało być przez chwilę. I to miało być zabawnie, ale nie jest. O! Ej, dobrze to wygląda, widzicie? Już bałem się, że będę musiał po raz kolejny boostować w Niemczech komunizm, ale socjalistyczna republika jednak powstała. Ciekawe, czy oni pójdą na wojnę z Polską. Co ciekawe. Aj, nie mogę ich zagwarantować im niepodległości. Szkoda. Ty, wszyscy opuszczają Niemcy z frakcji, nie? Ty, dlaczego PewDiePie żo... O Jezus, ty, nie pamiętałem tego. Teraz oczywiście zaczniemy boostować, moi drodzy, komunę w Stanach, bo tutaj Biden żo... To... W sumie z Bidenem to by nie trzeba było komuny boostować. No ale w tym modzie no nie ma takiego ideologii, więc będziemy powoli starali się tutaj coś zyskać. Ja pierdzielę, ej, nie wierzę w to, poczekaj chwilę. Czy ja mogę zniszczyć moją frakcję? Tak, mogę. Czy ja mogę do...
Boże, kochany, jak będzie Gdańsk czy wojna, to ja mogę do Niemiec dołączyć, do frakcji. Czaisz to? Pustować więcej komuny, moi drodzy, Biden wytrzyma. Ej, co jest? Based Ameryka jakąś ofertę zaakceptowała dołączenia do czegoś? Co tu się dzieje, ty? O mój Boże, ty, rzeczywiście Bidenowi rośnie, spada poparcie. Będzie trzeba boostować, będzie trzeba boostować. Ty, zostali tym konsilem. Boże, ja mogę ze Stanami zrobić frakcję. Antymęska frakcja. Tak zrobimy to. Wiem, że to angielskojęzyczny mod. Boże, kochany, zrobiłem sobie z Ameryką frakcję, że są, że antymęska, nie? No ładnie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Niemcy socjalistyczne, o, robią ręcznie cel na Polskę, bo nie robią Gdańsku czy wojna, nie? Lol. Ty, a mogą to robić, ale nie robią celu na Gdańsk i robią cel ręcznie. Czekamy, aż odbędą się wybory we Francji. Jeszcze ją troszeczkę zbustowaliśmy. Maj to już niedługo w sumie. Dobra, moi drodzy, widzę, że tu dymy się rozpoczynają bardzo powolnie. My uzasadniamy cel na Francję. 25 dni, wjeżdżamy w aliantów po prostu na pełnej akcji, bo tutaj widzę, że no, tym to się ideologia nie zmieni, co ciekawe. Ty, a może w sumie byśmy spróbowali z Japończykami coś potańczyć? Czekaj, tutaj jest Japan? Dobra, zaraz spróbujemy z Japończykami zatańczyć. Jezus, przecież ja ich zmiażdżę, nie? Naprawdę, ja przysięgam, ja zmiażdżę Francuzów. Mam tyle broni, tyle wszystkiego. Jestem tak przygotowany na wojnę. Patrz na to. Ty, to już francuska komuna, już myślałem. Totalny wjazd. Oczywiście Anglicy zawołani i Anglicy upadają. Dzień dobry. Niemcy chcą mi ochotników wysłać. USA oczywiście wołam. Ty, dlaczego tutaj ta rządzi? Wow! Okej, czyli udało mi się jeszcze bardzo męską Amerykę wciągnąć do wojny. Fajnie! Jezus, Francuzi, ja wam współczuję, nie? Tu idzie takie przeoranie, moi drodzy. Kobiece armie ruszają do przodu. Ty, fajnie by było, jakby lorowo do tego moda dodali sukienki, że idą, wiesz, baby, nie? Sukienki tego typu. Świetnie, o mój Boże, ale tutaj widać dominację kobiet, jeżeli chodzi o militaria i wojskowości. Całkowicie unicestwiliśmy armię męskich Francuzów, czyli mężczyzn, tak? Pięknie! Ja nawet tu nic nie muszę klikać, ważne, że kobiety dowodzą. I zobacz, jak ich niszczymy, nie? Zobaczcie, jak francuska armia obskakuje w pierdziel, moi drodzy, patriarchat im upada. Męski patriarchat upada w Paryżu po raz pierwszy. A to jeszcze nie koniec. Ty, zapomniałem boostować Japończyków w komunę, ale już powoli coraz lepiej. Pan tutaj Japan sobie raczej powinien poradzić. W sumie to nawet nie mam kogo w komunę boostować, tak szczerze. Fajnie, że USA sobie poradziło tutaj z Kanadą. Wow. Nie wiem, dzieje się coś dziwnego. Węgry poszły na wojnę z Rumunią i vice versa. Nie wiem, co tu się wydarzyło. No, a my teraz będziemy próbować przygotować desant. Okej, okay, America demands leadership, ty. Dobra, Ameryko, prowadź naszą rewolucję. Wystawiłem tutaj jakieś byle jakie moje samoloty. Naprawdę, gówniane strasznie. I bombardujemy sobie morze, co ciekawe. I wiecie co? Zastanawia mnie to, czy jak nie wyciągnę mojej potężnej flotylli, czy to nie zadziała, nie? To jest całkiem możliwe, że to zadziała nawet. Ale chyba jednak nie. Dobra, trzeba więcej się naprodukować niestety. Kurde, trochę żałuję, że zmieniłem Niemcy na komunistyczne. Bo naprawdę, powiem wam tak, no. Coś dziwnego się tu dzieje. Niemcy nie atakują Polski. Polska żyje. Wiesz, naprawdę. Ja się nie mogę na razie zdesantować, bo nie wystawiam nic. Dopiero teraz będę powoli rozpoczynał produkcję samolotów. No trochę dziwnie, nie? Aha, zostałem kiknięty z frakcji amerykańskiej. Czaisz to? Wow. Deutschland, komm her. Chodźcie tu, Niemcy. Nie no, nie wiesz, że oni nie chcą dołączyć do mojej wojny? Nie no, Niemcy są jacyś dziwni. Patrz. Nareszcie, no. Nareszcie, bo Polsce wojnę wypowiedzieli, to nareszcie dołączyli, nie? Ileż to trzeba było czekać na tych niemieckich bohaterów, żeby nas uratowali z socjalistycznych... Nie, to są żarty. Niemcy mają socjalistyczne z 30 dywizji. Gdzie oni mają 100 dywizji? Gdzie oni walczą? To jest jakiś żart chyba. Muszę teraz ratować wąsatego diabła, żeby się nie wypierdzielił, nie? Świetnie. O kurwa, poczekajcie. Kurde, jem. Jem i widzę, że tu popłynęłem. I się zastanawiam, co się tu dzieje, bo widzę z daleka dymki zielone, nie? Ty, gościu, dajcie im wsparcie całkowite nad Londyn. Mam jeszcze jakieś samoloty? Ta, 100 myśliwców mam. Boże, wystawcie wszystko, co macie. Ty, chyba nie zdobędę portu. Boże, pierwszy raz Anglicy mają tutaj jednostki, nie? W Portsmouth. Jest jeden port, błagam cię. Andrzej, nie rób mi tego. Chociaż jeden port. Boże, wejdź. Boże, Marek, kurde. Ty, jest! O Jezus, mamy to. Tomuś, dawaj. Dobrze, Boże, już myślałem, że zostanę stąd wyrzucony. Ja pierdzielę. Udało nam się, moi drodzy, wbijamy do Anglii. Coraz lepiej jest. Gdzie jest więcej wojska? Jezus, wy tu stoicie, noby. Szybko do Dunkierki. Zaraz przyślemy tutaj więcej woja. Z tego, co widzę, to jest na razie okej, nie? Znaczy, w powietrzu jest gówno, ale lepsze gówno niż nic, jak to mówią. Nie, udaje nam się zdobyć Anglię, nie? Nie wierzę w to. Brakło dywizjonu 303 i Anglicy upadają. Śmiechu warte. I teraz, Andrzej, rypnij. Dobra.
powinno być okej. Okay. Powinno być okej. Okay. Nawet nie chodzi o to, żeby wygrywać tutaj na Plymouth, tak? Na Starym Kencie. Bardziej chodzi o to, żeby zdobywać... Boże, Cornwalli, przepraszam, co ja gadam. Bardziej chodzi, żeby na północy wygrywać. No ich gromimy totalnie, nie? Totalny pogrom. Mężczyźni uciekają totalnie przed kobietami. Mamy to, moi drodzy. Jeszcze tylko Liverpool do zajęcia. Tutaj widzę jest attrition. Znaczy nawet nie attrition. Po prostu jesteśmy zwierzętami i nie możemy ich przebić, bo jest attrition. 100 myśliwców. Proszę, 100 najwalbomberów. Wszystko wystawiamy, moi drodzy. Jest, Plymouth zajęte. Całe tutaj wojska ekspedycyjne padają i mamy to. Mamy to. Wiecie, dlaczego postanowiłem wszystkich spapetować? Tylko i wyłącznie, moi drodzy, dlatego, żeby okazać dominację Irene Montery i naszego hiszpańskiego ruchu nad światem. No, moglibyśmy zniszczyć ZSRR, jakbyśmy chcieli, tak? No, to jest, oni są, wiecie, na wyciągnięcie ręki. Jesteśmy potężni. Moglibyśmy w sobie zniszczyć każdego. Jak teraz mamy pół świata pod swoją opieką. Zobaczcie, jaka nasza frakcja jest potężna. Axis, byśmy zrobili nową, oczywiście. Ale to było na tyle z tego epizodu. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie więcej hoja na kanale, to zostawcie lajka. No i co? Widzimy się w następnym epizodzie.